prosimy o chwilę skupienia. Jak już zaznaczyliśmy, znajdujemy się w lesie. Nagle słyszymy ręce do góry. Twarz nasza wtedy wyraża przestrach. Bo co to jest przestrach? Jest to mimika wyrażająca obawę przed znieważeniem natury cielesno-bolesnej. Na przykład. Lub też inaczej. Proszę, powtórzmy. No, proszę, no, powtórzyć. No, 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 no. Nie, 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 to nie było to. Powtórzymy jeszcze raz. O, no, 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 już trochę lepiej, tak, 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 tak. No więc jedźmy dalej. Nagle słyszymy z dala znajomy dźwięk. Twarz nasza wyraża nadzieję ocalenia. Teofil, otwórz drzwi. Dzień dobry, pani. Dzień dobry. Drobiazg. Jeden z rezultatów pedagogicznej pracy, która obejmuje nie tylko ludzi, ale także ssaki, ptaki, płazy, gady oraz inne domowe zwierzęta. Proszę siadać. Dziękuję. Też. Pani imię i nazwisko? Florcja Słowikówna. Główna, panna, od razu pomyślałem. Właśnie w tej sprawie. Do sprawy przejdziemy niebawem. Na razie chciałbym zdjąć z pani personalia. Co mam zdjąć? Pani zawód. Młodszy. Dobrze. A wiek? Czy to potrzebne? Już nie. Rozumiem. Starsza. Jaki rodzaj kariery interesuje pani bardziej? Czy może pragnęłaby pani oklasków, tłumu na scenie modnej rewii? Czy może sukcesów filmowych na płótnach całego świata? Wyczuwam w pani chłód oraz chód Grety Garbo połączony z temperamentem Marleny Dietrich oraz słodyczą królowej ekranu Jadwigi Smosarskiej. Jeżeli mnie oko nie myli, to pani wyraża przestrach. Brawo, brawo. Poprosiłbym w takim razie o wpłacenie małej zaliczki. Teofilu, tyle razy prosiłem o spokój. Po wpłaceniu zaliczki przystąpimy do pracy. Kiedy ja w sprawie listu. Jakiego listu? Żeby mi pan profesor list napisał. Do narzeczonego? Tak, jedna pani mi poleciła, że jak pan profesor napisze, to się na pewno ożeni. Aczkolwiek pisanie listów nie leży w kompetencji mojej szkoły. Imię narzeczonego? Karol, więc znaczy Loluś. I żeby było do wiersza. Do wiersza? Honorarium wyniesie jakieś złotych 2. Trochę za drogo. No ale dla Lolusia. Teofilu, ile razy mówiłem. O, przyjdź, Polusiu mój, blade usta daj. Moi państwo wyjechali w daleki kraj. Kiedy tylko do Otwocka. Nie przerywać ty. Więc przyjdź, bo miłość moja wola cię już, już. A z domu ja nie mogę wyjść ani rusz. Pozostaję z poważaniem
Florcia Słowikówna. I żeby było na końcu, twoja kochająca cię na wieki. Nie należy mężczyzn rozpieszczać. Dziękuję. Serdecznie dziękuję panu profesorowi. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Teofil, odprowadź panią. Do widzenia panu, do widzenia. Proszę 5 dekla, 4 bułeczki i 15 dekaszynki. A dla ciebie co? Pokaż. Co byś chciał? Salcesonu proszę 15 dekla. Złoty 80 kasa. Chodź. Przepraszamy. Dziękuję. Teofilu, nie należy nikomu zazdrościć. Ten pan zapewnie uczciwie zarobił na swoje śniadanie. Się. Listy od adwokata nie wróżą nigdy nic dobrego. Donoszę szanownemu panu, że były mój klient świętej pamięci Adam Poziomka pozostawił panu jako swemu bratankowi w spadku połowę sklepu spożywczego przy ulicy Radosnej numer 102 wraz z inwentarzem oraz z przyległym mieszkaniem i urządzeniem tegoż. Pod warunkiem, że będzie się pan opiekował jego wnuczką, panną Barbarą Poziomkówną, właścicielką drugiej połowy spadku, aż do jej pełnoletności. Adwokat Konstanty Psztycki. PS
celem odebrania spadku proszę się zgłosić we wtorek dnia 15 stycznia RB do wyżej wymienionego sklepu, ulica Radosna 102. Dzień dobry. Nazywam się Wincenty Poziomka. Bardzo mi przyjemnie. Czy mam przyjemność z moją wspólniczką, niepełnoletnią, uroczą panną Barbarą? Nie, proszę pana. Jestem sekretarką mecenasa Pszczyckiego. Szkoda. Ja też żałuję, ale mogę zostać pańską klientką. Jestem bardzo szczęśliwy. A gdzie jest moja wspólniczka, panna Barbara? W tamtym pokoju. Jestem pani wspólnikiem. Słodycz. I tego serce moje życie. Oj, że też pan Wincenty, jak powiem. No i taki młody. I w kawalerskim stanie się marnuje. W kawalerskim stanie szersze używanie. No ale dla kupca to nawet nie wypada. Razem 2,30. Do widzenia, panie Wincenty. Do jutra. Do widzenia. Kupca. Kupiec. Delikatesy. Oto los wielkiego artysty. No dziś ja sam prowadzę się. Dziękuję. Poproszę 5 bułek, ćwierć masła i 4 jajka. Złoty 40. Złoty 20, 40.
Ja do pana Wicentego aż z Królewskiej ganiam, a pan tylko te złoty 40 i złoty 40. Że co? O sprawach serca nie należy mówić. Będziemy milczeć oraz cierpieć w milczeniu. Jak pan to ślicznie powiedział. Zupełnie jak w kinie Apollo. Do widzenia. Do widzenia, pani. Dzień dobry pani. Pani tak późno dziś, myślałam, że już w ogóle. Zaspałam. Wczoraj miałam bardzo dużo roboty. No, to niedobrze, że pani tyle pracuje. Jak to niedobrze? To całe szczęście, że mam tyle pracy. Bo pani bardzo tak... Po co za bardzo aż? Przygotowałem śniadanko. Dziękuję. O, jaka piękna wstążeczka. I tu, prawda, owoc. Witamina A, witamina B. O nie, dziękuję. Za dużo by wyniosło. Ale nie, 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 naprawdę. Teraz gruszki szalenie staniały. Tak, do tego stopnia, że zmuszeni jesteśmy rozdawać gratis. Co też pan mówi? Ekonomia, proszę pani. No, tak. Brazylia, kawa, bada kawę do morza. Dumping. Tak, 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 tak. U nas owoce. Co też pan wygaduje? Nie mogę od pana codziennie przyjmować prezentów. Raz jabłko, raz banana, raz gruszkę. Pan nie jest sam? Pan ma wspólniczkę? O nie, to obciąża mój rachunek. Pan jest bardzo miły. Właśnie mamy koniec miesiąca i ja chciałam się dowiedzieć, ile się panu razem należy. Należy koniec miesiąca. To może pani będzie łaskawa wstąpić później, jak pani skończy pracę w kancelarii. To dobrze, to ja wpadnę po południu. Bardzo się cieszę. Proszę. Dziękuję. Do widzenia panu. Do widzenia pani. Sklepikarz, kupczyk. Teofiluś, idę na lekcję, zastąpisz mnie. Dziękuję ci z góry. No, dobra. Siedź ty. A teraz, pan Nowasiu, przystąpimy do lekcji. Tak. Dzisiejsza lekcja obejmuje repertuar wokalno-choreograficzny. Grupa A. Mamy balet klasyczny. Więc tak, zrobimy faun i nimfa. Ty jesteś nimfą, ja jestem faun. A, B, C, D, E, F. Sekret rozmarzenia, rozmarzenia, śpiew. G, H, I, J, K, L. Szczęście, a zbyt śmiały cel. M, N, O, B, R, S. Jeden blisk uśmiechu, dwie kropelki las. T, U, W, pojmiesz wnet. Miłość to jest X, Y, Z. Jeden błysk uśmiechu, dwie kropelki las. T, U, W, pojmiesz wnet. Miłość to jest X, Y, Z. Kto mówi? Nigdy nazwiska nie możesz powtórzyć. Halo? Kto mówi? Tu mówi Krupkowski, artysta szeregu scen rewiowych. Moje uszanowanie dla mistrza kochanego. Moje uszanowanie.
Tu poziomka. Najniższy sługa. A, chwileczkę. Tak, proszę przysłać tu na górę, na drugie piętro. Proszę bardzo, proszę bardzo. Tak, jeżeli mistrz pozwoli, to największą rozkoszą sam osobiście zaniosę. Dobrze, proszę. Idę do mistrza Krupkowskiego. Jakby ktoś przyszedł, zawiadomisz mnie. A pilnuj sklepu. Siedź. Przepisała pani list? Tak jest, panie mecenas. Proszę. Proszę. Ależ to pomyłka. Pomyłka? No tak. Zamiast pozostajemy z poważaniem, napisała pani pozostajemy z poziomką. No ja to w tej chwili poprawię. Chciałem pani jeszcze coś powiedzieć. Coś niestety nie bardzo przyjemnego. Otóż przenoszę moją kancelarię na prowincję. Z pracy pani byłem bardzo zadowolony. Tu jest pani miesięczna pensja oraz odszkodowanie za 3 miesiące. Może sodowej wody. Dziękuję. Wyjątkowo cierpię dzisiaj na zęby. Znam świetnego dentystę. Nigdy! Nigdy w życiu, rozumie pan? A wszystko przez to, że człowiekowi żyć nie dają. Ciągłe przyjęcia, bankiety, kolacyjki. Mistrz jest ozdobą każdego salonu. W istocie, wie pan, rozrywają mnie. Takie jest życie wielkiego artysty. Co pan może o tym wiedzieć? W życiu większa rozkosz, większy cud, niż sławnym być artystą i niż sztukę między lud. Jak posiąść ową sztukę, ale tę przez duże S. Nauką czy talentem, może pracą, może bez. Właśnie. Nic takiego, nic trudnego. Po prostu tralalala, maleńkie tralalala. Nic wielkiego, nic ważnego. Zwyczajnie tralalalala. I stwierdzam, czy mam jeszcze głos. A potem jadam obiad, ale skromny, przyznam wręcz. Szampiter, kawior, śledzik. Po angielsku mówiąc lunch. Nic takiego, nic ciężkiego. Po prostu trollalala, maleńkie trollalala. Ach, kolego. Nic takiego, zwyczajnie trollalala. A po obiedzie? Po obiedzie teatr, tłum i szał. Wychodzę, śpiewam, brawo. Właśnie, mistrzu, ja bym chciał. Dyrekcja wpłaca garze jak co dzień na PKO. A potem? Po teatrze? Szału w noc. A w nocy co?
nic takiego. Nic ważnego. Maleńki trolololololo, trolololololo, nic ważnego, nic ważnego. Zwyczajnie trolololololo. Widzę, że pan ma zainteresowania artystyczne. O, od małego dziecka jestem, że się tak wyrażę, bywalcem. Ideałem mego życia jest taki Dymsza. Dymsza? Owszem. Taki sobie. Wolę siebie. No. Oczy, ten uśmiech uroczy. Ej, słaby człowiek, mimo woli staje się poetą. Oczywiście mógłbym panu wyrobić audycję w naszej rewii. Rozumiem pan przecież doskonale, że jedno moje słowo wystarczy w zupełności. Pan mistrz, no ja będę naprawdę bardzo wdzięczny. Miłość twojego serca, a tu sklep wiktuały, a miłość, wielka miłość, a tu masło. Pan mnie rozumie. No. Nie rozumie, wie pan, ale... Pani... Co? No, znowu mnie boli. Oj, znowu. Ale pomyślę o tym. Ach, jaka piękna ekspedientka. A może sama właścicielka? Czego pan chce? Otrzeć łezki z tych pięknych oczot. Proszę natychmiast stąd wyjść. Co tam? Co tam? Coś ważnego? Teofilu, tak to zasypia, zaraz idę. Bardzo przepraszam, mistrz, ale niestety będę musiał odejść. Polecam się łaskawie pamięci. Mistrz, do widzenia. Proszę stąd natychmiast wyjść. A jeśli chcę kupić? Dużo kupić i dużo zapłacić. Co? Jak pan śmie? Pani tutaj? A ten pan? Ten pan chciałby dużo kupić i dobrze zapłacić. Dobrze. Tak, czym mogę służyć? Proszę o kawę. 5 kilo. 5 kilo kawy? Służę. 5 kilo herbaty? Herbaty, tak. Kiachta. 20 kilo cukru. 20 kilo? Tak. Ocet. Ocet? O nie, większą ilość. A, większą tak. Ilość. Największa ilość. Pasta do butów? Pasta do butów. Większa ilość. Tak. Dobrolin, większa ilość. No i coś, żeby panu osłodzić. Osłodzić. Fuks panu osłodzi życie. Ten pan prosi jeszcze jednego śledzia. Do kieszeni. Do kieszeni? Ile się razem należy? Raz,
298 zł 40 groszy. Proszę. Bardzo tanie, naprawdę. Świeżutki towar, tak. Proszę reszty. Proszę. Moje uszanowanie. Polecamy się łaskawej pamięci. Ale, ale, dokąd odesłać? Do diabła! Napastował mnie na ulicy. Co? Niech pan da pokój, już dostał nauczkę. No, ale ja nie chcę jego pieniędzy. To odeślemy to dla biednych dzieci. Odeślemy? My? Odeślemy się, myślimy. Odeślemy? My odeślemy. Boże, audycja u dyrektora Lepia. I my odeślemy. Panno Helenko, mam zaszczyt prosić panią o tak nie. Panno Helenko, mam zaszczyt prosić panią o... O, tak będzie dobrze. Panno Helenko. Pani płacze? Straciłam posadę. O. Mam zaszczyt prosić panią o... O co? Żeby pani się uspokoiła. Przepraszam. Chciałam panu zapłacić dług. Ile jestem winna? Złoty 20. Złoty 20? Za 60 bułek z masłem? Za dużo? No to złoty. Ależ nie, za mało. Za mało? Pani nawet nie ma pojęcia na pewno, ile my kupcy zarabiamy. I panno Helenko, otóż chciałbym pani zaproponować posadę, współpracę, to znaczy stanowisko. Gdzie? No tu, u mnie. No cóż ty mogę robić? Księgi handlowe, o. Pan prowadzi księgi handlowe? Tak, oczywiście. Zaraz. Gdzie? Zaraz. Miałem. To. Tu leżało, no na pewno. Gdzie? Tu. O, mam. To są pańskie księgi handlowe? Panie Wincenty, pomówmy poważnie. Pan chce mi pomóc, ale pan nie wie jak. Nie wiem. Ja się nie wstydzę żadnej pracy. Będę pilnowała sklepu. Będę robiła tu porządki. Nie. Będę sprzątała. Nie. A właśnie, że tak. Co? Jak to pani tu przy takiej pracy? Nie. Taka sama robota jak każda inna. Ale nie, pani ze szczotką niewykluczone, nie pozwolę. Nie. A właśnie, że tak. Nie zgodzę się. Tu jest ciężka praca. To co? I będzie pani przychodzić o 6 rano? Będę. I w zimie o 5? Doskonale. I w lecie o 4? Cudownie. Sklep zamykamy 7, 8, ale trzeba jeszcze zostać, rachunki prowadzić i w ogóle. I co w ogóle? Być tu. A długo? Do... Tylko. Chciałbym was powiadomić, że dla dobra interesu. Zmuszony byłem mieć współpracownika. Można by go nazwać... Oczywiście, że to na mój rachunek.
Jest to sprawa czysto dyplomatyczna. Czy nie macie nic przeciwko temu? Nie. Dziękuję. Proszę. Panie szefie? Tak jest, proszę. Przyszedł klient i prosi o 5 deka masła. W tej chwili służę. No, Heleńko, proszę się przedstawić mojej wspólniczce, a swojej szefowej. Basia? My się znamy, dziecinko. Teofilu. Liczę na ciebie. Musisz na nią uważać. Słyszysz? Chociażby dlatego, że ja ją Nie muszę ci przecież mówić wyraźnie, że ją bardzo, strasznie... Nie powiem jej tego nigdy, zanim nie stanę się tym, kim naprawdę jestem. Zrozum mnie, ja nie mogę z niej zrobić pani sklepika żo. Musisz jej pilnować. Słyszysz? Wiesz przed kim? Przede mną. Przeszkadzaj nam. Zrozumiesz? To ona. Moja szefowa jest urocza, śliczna. Urocza, słodka, boska, piękna. W porządku, w porządku. Co się stało? Wszyscy troje jesteśmy tego samego zdania, że Basia jest najbardziej urocza ze wszystkich dzieci, jakie znam. Wykluczone, dyrektorze. Wykluczone, dyrektorze, nie mogę absolutnie. Musi pan koniecznie poszukać następcy. Absolutnie nie, proszę pana. Otóż jako dyrektor Rewi oświadczam panu stanowczo, że nie przyjmuję tego do wiadomości. Kiedy mnie tak strasznie zęby bolą, że ja usiedzieć nie mogę. Nie siedź pan na zębach. Idź.
Która godzina u pana? Złoto 80. To daj mi pan reszty z 10 złotych. O, jeszcze początku dzisiaj nie miałem, nie mam nic. To zaczekaj pan, zmienię w sklepiku. Dzień dobry. Dzień dobry panu. I co pan sobie życzy? A może jest ktoś z dorosłych? Owszem, jest. No to proszę poprosić. Do filu. Powiedz temu panu, żeby ten pan zdjął kapelusz. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tak. Ale czy nie można by porozmawiać z kimś z ludzi? W tej chwili zaraz poproszę. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym mogę panu służyć? Zaraz. Muszę się zastanowić. Dobra, miałem. Bo ja od niedawna tutaj pracuję. Ach, pani tutaj pracuje. Tak. To pani nie jest jego... Ach, pani tylko pracuje tutaj. No tak. To lepiej. Jestem pani sąsiadem. Nazywam się Krupkowski. Tak jest, tak, o tak. Ten słynny Krupkowski to właśnie... Przepraszam, ale ja... Mojej wyności. O mnie nic nie słyszała. Prymityw. Dziecko natury. Ale wielka uroda. Więc czym mogę panu służyć? Spojrzeniem. Uśmiechem. Teofilu! Może pani mi łaskawie rozmieni 10 złotych. Bardzo proszę. Teofilu, możesz odejść. A to się świetnie składa, bo właśnie jesteśmy sąsiadami. Właśnie w tym samym domu mieszkam, a bilety mam wolnego wejścia do kina i do teatru. I do Adry czasem można wstąpić. Pani jest szalenie fotogeniczna. Ja mogę panią zaangażować do kina, bo mam znajomości mam i wszystkich reżyserów prawie znam, tylko jedno słowo. Pan mistrz był łaskaw sam, osobiście. Dzień dobry panu, dzień dobry panu. Widzę wielkie zmiany u kochanego sąsiada. A tak, zapomniałam. I panna Helenka pozwoli. Król humoru. Rewi, kabaretu, czasami kina, właśnie Misz Krupkowski. Oto moja prawa ręka, zupełnie nowa. Jestem zachwycony. Nie do mnie w wiadomej sprawie, prawda? To jest tak właśnie w tej panie wiadomej... Szefie. Proszę. Jeżeli pan pozwoli, to pójdę na obiad. Szkoda. Tak, dobrze, proszę bardzo. Tymczasem porozmawiamy z mistrzem w wiadomej sprawie. Panno Helenko. Proszę szybko wracać. Będę za pół godziny. Od jutra będziemy jadali razem. Dobrze. Co? Ojej, co? To mój rewolwer! Dobrze. Podaj mi rewolwer, wybaczę wszystko, odej mi rewolwer! Ale... To mój rewolwer! No... Pan się nauczy! Proszę palko.
byście mi narobili? Jechać w tej chwili do Chrupkowskiego, przywieźć go natychmiast żywego czy umarłego? Zupełnie porządnie jeszcze. Przyda się. O, panie, 10 groszy brakuje. Czekaj, nie daruję. Płacę, to? A powiedziałem, że dobrze zapłacę. Panie Wittenberg. Ja przepraszam, ja tylko właśnie powiedziałem. Przepraszam. Ja go chciałem posłuchać. Chciałem. Waszka zginęła. Proszę pani, nikt mi pani nie zawraca głowy, dziecko się nie nadaje. Ale proszę pana, takie ładne, mądre dziecko. Bardzo ładne, bardzo mądre, ale się nie nadaje. Proszę państwa, mi opuścić i dać mi się spokój. Wie pan, chodźmy. No, a tam nic, tylko wiecie, grają. Cały dzień grają. Spokój tam. Halo? Lwów? Niech pani nie przerywa, mówi się Lwów? Czy to Globus Film? Nie Lobus, pytam się, czy Globus Film. Tak. Tutaj mówi Kosmos Film. Tak, i Globus Film. Pani Globus Film, katastrofa, ruina. Kosmos Film leży, 100 000 straty. Tak, kupiliśmy scenariusz, zapłaceni aktorzy, zapłacone atelier. Dlaczego mi pan nie pisał, że jest potrzebne dziecko? Ja teraz nie mam dziecka, nikt nie ma dziecka. No w całej Warszawie nie ma dziecka. Wszak cały dzień grają, cholera psiak. Przepraszam, nie do pani mówi, niech pani mi tyś gra na nerwach. Co pani krzyczy ciągle, tajoj. Pani Globus, nie mi pan nie zawraca głowy. Czyli panu mówi, nie ma dziecka. No, pan mi ciągle mówi, ta co. Czyli daje panu słowo, wyprowadzono mi 140 dzieci, pani. Jeszcze panu mało. Nie ma, przecież to pan mówi epizod. To nie żadny epizod, to jest rola, proszę pana. Pani osioł pan jest. Przecież dziecko musi śpiewać. Tam jest melodia, pan rozumie? Melodia. Zaraz, nieco nie tak idzie, przepraszam. Cholera, zapomniałem. Coś w tym rodzaju. Coś przypomniałem tę melodię, wiesz pan? Ładne, co? Pani zwariowała, pani Globus, jest dziecko, daję panu słowo, jest. Bo pan się pyta skąd, ja wiem z nieba, dość jest dziecko. Kto ty jesteś, Maryja? Ja jestem nimfa, a ty jesteś faun. Dobrze, ja jestem nimfa, a ty jesteś faun. Dobrze, tak? Moje cudo, moje kochanie. Tak, chwileczkę, zobaczcie, jak ja zatelefonuję. Halo, wielka radość. Panie, jest osioł, cofam dziecko. Nie, pardon, przepraszam. Jest dziecko, cofam osła. Do widzenia, szanowanie. Moje cudo, moje kochanie, cudno, moje ty. Co?
Co się tu stało? Wybiegam, żeby szukać dziecka, a tutaj został ten... Czego pan milczy? Gdzie pan był? Zastępstwo, kariera, całe lata marzeń, szczęście dwojga serc, księga Hioba, koniec. Nic nie rozumiem. Na Boga, niech pan mówi wyraźniej. Teraz pani powiem wszystko. Artystka znakomita. Ty zobacz. Aj, co jest? Co ty chcesz? Co jest? Puśćcie mnie, proszę. Panie, co pan chce? Ty tu się panem. Panie, możemy potraktować. Ja pana blagam. Panie P, ja się zgadzam na 3000. Ja się zgadzam na 4. Zgadzam na 5. Ja pana proszę. Zejdź pan, panie P. Cieńko słodka. Mój kundelku, kochany. Ja cię blagam, zaprowadź mnie do rodziców tej dziewczynki. Ja cię bardzo proszę. No, zgoda, co? Dziękuję. I dlaczego pan to zrobił? Po co? Chciałem dać inne życie kobiecie, którą kocham. Pan kocha jakąś kobietę? Kogo? Panią. A, dobrze ci tak. Czegoś mi od razu nie powiedział. Jak to pani? Toś ty nie wiedział? Ty głuptasku, że ja ciebie też. Miałam ci się pierwsza oświadczyć, co? Trzeba ci było więcej niż to, coś miał. Uczciwą pracę, spokój. Nie, błazeństwa ci się zachciało. Helenko. Pardon, nie mam prawa. Jestem zrujnowany i Basia zrujnowana. Nie mów tak. Będziemy razem i wszystko będzie dobrze. Jestem! Basieńka, gdzieś to była? A więc to tutaj. Gratuluję państwu. Wygraliście wielki los. Tatuś i mamusia. No? Od razu się domyśliłem. Tak delikatnie kłócić się potrafi tylko kochające się małżeństwo. Jestem Kosmos Film, dyrektor. Dziecko jest genialne. Angażuję do filmu. Będzie grała główną rolę. Jutro rozpoczynamy zdjęcia. Umówiłem garze 4000 złotych. Pardon, 5000 złotych. No, szkoda czasu. Lecę po kontrakt i po zaliczkę. 5. Przestań. Teraz już mi wolno. Wrócę na ślub. Prosta treść. Ty i ja. A O, B, C, C, D, E, L, F, G, H. Złoty dzień. Życie, sen i J-K-L-L-M-L. Cały świat, ja i ty. O-U-P-R-S-T-U-W-X-Y. Szczęścia, sen, spokojnie żmę. Koniec A-B-C, A-B-C, D-E-L. Sekret rozmarzenia, rozmarzenia śpię. J-K-L, szczęście być miał. N-O-P-R-S, jeden pysk uśmiechu, dwie kropelki nas. T-U-U, kochasz? Kocham. Koniec. Z.